Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i gorąco w programie Debata. Jestem przewodniczącym tego spotkania i mam na imię Tadeusz Pomietło. Naszymi uczestnikami są pan Władysław, pani Genowefa i pan Krzysztof. Pierwsze pytanie brzmi, czy warto mu przebaczać, panie Władysławie? Czasami. Proszę wyrazić się jaśniej. No bo... jak się coś gorszego stało i coś się ten, to nie. Aha, dobrze. Ktoś powiedział? Proszę o ciszę. No, pani Genowefa. Tak, ponieważ Bóg nam wszystkie winy wybacza, to dlaczego my mamy nie wybaczać? Proszę pana, się opanować. I pan Krzysztof. Nie. Proszę pana. Nie, bo nie. I drugie pytanie. Czy trzeba przebaczać, panie Władysławie? Czasami. No niech pan coś jeszcze dopowie do tego. No bo. No proszę pana. Cisza, chady. Pomyśleć. Proszę o ciszę. Wykrztuś to z siebie. Tam idzie. Dobrze. Pani Genowefa? Tak, ponieważ widziałam, że to dobre uczynki. No i... Ale proszę o ciszę. Dobrze. Pan Krzysztof? Nie. No dobrze. I trzecie pytanie. Co daje nam przebaczenie? Pan Władysław. Czasami. No proszę pana. Jesteśmy na antenie. Co nam daje przebaczenie? Tak. Pani Genowefa? Daje nam dużą satysfakcję z tego, że możemy przebaczać drugiej osobie. I pan Krzysztof? Nie. Proszę pana, ale proszę wyrażać się jaśniej. Nie. Proszę pana. Nie! No dobrze. Bardzo Państwa przepraszam, ale to już koniec naszej debaty. Bardzo mi smutno, do widzenia. Te debaty nie są jednoznaczne, jednak najbardziej poprawne są argumenty genowe. Przebaczanie jest najpiękniejszym wyrazem miłości. Gdy człowiek nie przebacza, staje się smutny. Bóg mimo tego, że nie ma grzechu, to przebacza nam wszystkie winy. Przebaczenie daje nam radość i szczęście. Anet, wybaczając Lucję, stała się szczęśliwsza. Dlatego trzeba wybaczać i warto to robić. A więc przebaczajmy i uczmy się przebaczać. Grupa czwarta dziękuję za uwagę.